Jak znaleźć pomysł na zarabianie w internecie? To pytanie jest chyba najczęstszym, jakie wpada na moją skrzynkę mailową. Wiele osób pyta, gdzie szukać inspiracji do zarabiania swoich pierwszych pieniędzy w sieci i dziś chciałbym pokazać Wam kilka sposobów na odkrycie dziesiątek, jeśli nie setek pomysłów na to, jak zacząć zarabiać w internecie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na samym początku warto powiedzieć to, że każdy z nas jest inny i posiada inne zdolności. To właśnie dlatego to, co jednym wychodzi, innym będzie szło jak po grudzie. Dlatego polecam Wam po pierwsze rozpocząć swoje poszukiwania pomysłu na zarabianie przez internet z nastawieniem, że zajmie to trochę czasu i być może trzeba będzie popróbować kilku różnych rzeczy. Nie warto zaczynać z nastawieniem, że istnieje jeden idealny sposób na zarabianie w sieci i wystarczy się go nauczyć, aby zarabiać pieniądze online. Lepiej podejść do tematu z pokorą i po prostu szukać sposobów, które są dla nas najlepsze. Miejsc, gdzie można znaleźć inspirację, jest naprawdę sporo i myślę, że najlepszym miejscem na początek do znalezienia pomysłu na zarabianie w sieci będzie portal fiverr.com, na którym to zrzeszają się tysiące freelancerów z całego świata, oferując tam swoje usługi. Wystarczy więc rozsiąść się wygodnie i zacząć przeglądać poszczególne kategorie znajdujące się na tej stronie internetowej. Jeżeli jakaś usługa przypadnie Ci do gustu, zapisz ją sobie na przykład na kartce papieru i przeglądaj kategorie dalej do momentu, aż znajdziesz 5 prac, które przypadły Ci do gustu. Tak oto udało Ci się stworzyć listę pomysłów na zarabianie w internecie, która nie tylko Ci odpowiada, ale również jest sprawdzona przez inne osoby, które już zarabiają w ten właśnie sposób. Teraz musisz zastanowić się, jakie umiejętności musisz posiąść, aby móc zarabiać w określony sposób. Niektóre zajęcia są łatwe i możemy zacząć zarabiać na nich już od pierwszego dnia, inne wręcz przeciwnie. Potrzeba czasu na zdobycie określonych umiejętności, aby móc świadczyć tego typu usługi. Dla przykładu, aby zbudować stronę internetową czy nagrać własny film na YouTubie, potrzeba wiedzieć, jak to zrobić. Na szczęście w internecie znajduje się naprawdę masa darmowej wiedzy, która pomoże Ci zdobyć właściwe umiejętności i to w dodatku za darmo. Dlatego też już dziś zacznij zdobywać nową wiedzę. Kolejnym sposobem na znalezienie pomysłu na zarabianie w internecie jest po prostu uważne obserwowanie otoczenia. Zobacz. Oglądasz teraz ten film, kliknąłeś więc w miniaturkę, którą można przecież tworzyć na zamówienie. Następnie, zanim włączył się film, wyświetliła Ci się reklama jakiegoś produktu czy też usługi, którą to możesz sprzedawać w internecie. Wideo również trzeba edytować i to jest też zajęcie, jakie można oferować innym. Oglądając ten film, znajdujesz się również na serwisie YouTube, który płaci przecież twórcom pieniądze za możliwość wyświetlania reklam w ich wideo. Jak więc widzisz, nawet oglądając wideo na YouTubie, można znaleźć pomysły na zarobek przez internet, a przecież to tylko jeden przykład. Wystarczy więc, że będziesz bacznie obserwował otoczenie, będąc cały czas wyczulony na możliwości znalezienia pomysłu. Bo sieć daje nam niezliczone pomysły na zarabianie w internecie. Wystarczy tylko patrzeć dostatecznie uważnie. Kolejnym miejscem, na które warto zwrócić uwagę, są nasze zainteresowania. Mówiłem o tym nie raz na tym kanale, ale powtórzę po raz kolejny. Każdy może przekuć swoje zainteresowania w dochodowy pomysł na zarabianie pieniędzy przez internet. Oto kilka przykładów, które na szybko przyszły mi do głowy. Możecie udzielać korepetycji z przedmiotów, z których jesteście dobrzy. Możecie flipować przedmiotami, które są w Waszym kręgu zainteresowań. Przykład? Jeżeli zbieracie monety kolekcjonerskie, możecie kupować je tanio i sprzedawać drożej. Jeżeli lubicie biegać, możecie handlować używanymi butami do biegania itd., itd. Pole zainteresowań każdego z nas jest inne i ja na przykład tworzę strony internetowe na zamówienie, ponieważ lubię to robić i sprawia mi to przyjemność. Korzystając z okazji, zapraszam każdego, kto chce stworzyć swoją własną stronę www do współpracy. Link znajdziecie pod tym wideo. Wracając do tematu, ktoś inny może interesować się czymś zupełnie odmiennym. Chodzi o to, aby zastanowić się, jak możemy przekuć nasze hobby w realne pieniądze. A uwierzcie mi na słowo, praktycznie każde hobby ma takie możliwości. Wystarczy tylko chwilę się zastanowić.
Kolejnym sposobem na to, jak znaleźć pomysł na zarabianie pieniędzy w internecie, są inne osoby. Nie muszą być to wasi znajomi czy rodzina. Na pewno śledzicie masę osób, które nazywają się influencerami. Wystarczy podpatrzeć, na czym zarabiają pieniądze w sieci. Jedni mają swój sklep internetowy, inni recenzują sprzęt, jeszcze inni oferują na przykład mentoring. Znów, oczy i uszy muszą być szeroko otwarte. Obserwując otoczenie i wyciągając odpowiednie wnioski, możecie znaleźć naprawdę sporo pomysłów na zarabianie w internecie. Kolejnym sposobem na to, jak znaleźć pomysł na zarabianie w internecie, jest płatna wiedza w postaci kursów, książek czy też e-booków. Darmowa wiedza to jedno, ale jeżeli chcesz zdobyć bardziej szczegółowe informacje, najczęściej będziesz musiał za nie zapłacić. W sieci znajdziesz masę specjalistycznej wiedzy w postaci właśnie kursów online, książek czy też e-booków. Osobiście nigdy nie szczędziłem i nie szczędzę sobie pieniędzy na tego typu wydatki, traktując je bardziej jako inwestycje w samego siebie. I tobie polecam zrobić to samo. Jeżeli widzisz, że dana rzecz może przynieść tobie wymierne korzyści, to nie wahaj się inwestować w nią. Zobacz, jeden kurs czy książka, na którą wydasz określoną ilość pieniędzy, może zostać pomnożona w nieskończoną ilość razy. Jaka inwestycja daje takie zwroty? Nie znajdziesz jej nigdzie indziej. Dlatego, jeżeli znalazłeś już niszę, w której chcesz się rozwijać, rozpocznij swój proces inwestycji w wiedzę. Bardzo dobrym pomysłem na to, jak znaleźć pomysł na zarabianie w sieci, jest również mentoring. W internecie znajdziesz wiele osób, które oferują mentoring, który polega na prowadzeniu cię w twoich poczynaniach pod okiem doświadczonej osoby, która już osiągnęła to, co ty dopiero zamierzasz osiągnąć. Na pewno myślisz sobie teraz, po co ktoś miałby mi pomagać zarabiać pieniądze? I owszem, jest to logiczne rozumowanie. Najczęściej mentoring jest płatny jednorazowo lub cyklicznie. Zdarza się jednak, że niektórzy mentorzy chcą pomagać za darmo, jeżeli tylko dołączy się do ich grona podopiecznych. W zamian za to otrzymują oni procent od naszych zarobków, my więc nie tracimy nic, a oni budują swego rodzaju dochód pasywny. W tym miejscu polecam wam jednego z moich mentorów, imieniem Czarek, który specjalizuje się w afiliacji, czyli programach partnerskich. Link do miejsca, gdzie możecie zapisać się na jego mentoring, znajdziecie pod tym materiałem. Pracując pod okiem mentora, dużo szybciej osiągniecie sukces i nie popełnicie masy błędów, zwielokrotniając tym samym swoje szanse na sukces. Dlatego też polecam wam wyszukiwać osoby, które są ekspertami w dziedzinach, które was interesują, i najzwyczajniej w świecie pytać ich o możliwość nawiązania współpracy. Zdziwicie się, ile osób będzie chętnych, aby wam pomóc. Jak widzicie, znalezienie pomysłu na zarabianie w internecie nie jest sprawą trudną. Istnieje naprawdę sporo sposobów na zarobek w sieci i mam nadzieję, że to wideo pomogło wam w tym temacie. Oczywiście, jeżeli ten materiał dał wam wartość, zapraszam was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.